Szanowni Państwo, zapraszamy tutaj z księdzem Marcinem i Jarkiem Jaździkiem na 7 dzień rodziny przy parafii Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła, przy ulicy Ząbkowskiej 54B w Markach. Mam nadzieję, że i tym razem Wy przyjdziecie, przyjdzie więcej parafian, więcej mieszkańców, a nie zapomnijcie o kapeluszach, ponieważ też ma być gorąco, prawda, księże? Marcinie? Ja jeszcze jakiś dobry krem przeciwko słońcu, dlatego że pogodę mamy zamówioną i mam nadzieję, że ten układ z centralą, który zawarliśmy, jest układem najlepszym, czyli pogoda będzie żyletkowa. Tak, a co będzie? Co będzie? Jarku, powiedz nam, co będzie. Kochani Państwo, jak zawsze bardzo dużo atrakcji, wiele gier i zabaw dla dzieci. Będą malowanie buzi, zjeżdżalnie, będzie oczywiście grill, będzie policja marecka i znakowanie rowerów, pokaz ratownictwa drogowego organizowany przez OSP Marki, wystąpi zespół Open Heart, Master Reef, z Fundacji Otwarte Serce, szafiarnia, schola parafialna, Shanshin i Capoeira, taka fajna grupa pokazująca sztukę walki, obrony chyba to trzeba powiedzieć. Więc zapraszamy Państwa bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Pamiętajcie, że na scenie będzie wiele się działo, a będzie dużo, dużo konkursów. Przejrzyjcie sobie, co się dzieje w Markach, co się dzieje w parafii, i zobaczcie, jaka była krótka historia Marek, bo to może naprawdę się przydać. Księże Marcinie, co będzie o 15? Na co możemy zaprosić wszystkich parafian i markowian? Ja myślę, że jeszcze zanim przejdziemy do 15, to ja podkreślę, że jako, że jest to piknik przyparafialny, to i rozpoczniemy mszą świętą o godzinie 11. Potem o 15 będzie czas na wspólną koronkę do Bożego Miłosierdzia. A jest to czas wyjątkowy, dlatego że ta niedziela, w której przeżywać będziemy właśnie to pełni radości spotkanie w Kościele Katolickim, jest niedzielą ze Wysłania Ducha Świętego, czyli tak naprawdę tym momentem, kiedy przeżywamy szaloną ekspansję Kościoła, kiedy przeżywamy tą chwilę, kiedy apostołowie z wielką mocą wychodzą, by głosić. Spotkajmy się, jak niegdyś ludzie spotkali się przed wieczernikiem. Oni byli pełni zszokowania, nawet w tajemnicy mogę powiedzieć, że mówili o apostołach, że zachowują się, jakoby się młodym winem napili. No mam nadzieję, że to nie w tym kierunku pójdzie u nas na pikniku. Niemniej zabawa będzie cudowna i ten czas spędzany w wspólnym gronie, otoczony jeszcze modlitwą, czasem jak najbardziej cudownym. Tak właśnie. I będzie coś dla duszy, dla ciała. Pamiętamy, 11 godzina, 4 czerwca. O 12 po mszy zaczynamy imprezę, a kończymy mszą o 18. Ci, którzy nie będą mogli przyjść na 11, mogą skorzystać o 18. Ja jeszcze na koniec chciałem zaprosić. Maria wspomniała o pytaniach o marki. Będzie grupa 2020 z grą marecką. Będzie można wygrać masę fantastycznych nagród ufundowanych przez Decathlon, Urząd Miasta Marki. I muszę dodać, że impreza jest pod honorowym patronatem burmistrza miasta Marki i finansowana jest również, współfinansowana przez burmistrza i Urząd Miasta Marki z programu Postaw na Rodzinę. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Gorąco. Niech nikogo z Was nie zabrakuje.